Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami poseł Przemysław Wipler, Tomasz Sommer, rzecznik prasowy. Dzień dobry. I pan Krzysztof Woźniak, pseudonim artystyczny Ator, jeden z najpopularniejszych wideoblogerów społecznych w Polsce. I proszę pana Tomasza Sommera o zabranie głosu. Ja się może przywitam jeszcze. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za miłe wprowadzenie. Szanowni Państwo, jak Państwo zapewne wiecie, partia Korwin zawsze była za pan brat z tymi najnowszymi technologiami, które w tej chwili dynamicznie zmieniają rzeczywistość. I zauważyliśmy taką sporą dziurę na tym naszym rynku politycznym. Mianowicie zauważyliśmy, że jeszcze nikt z tego nowego społeczeństwa, tych nowych technologii nie znalazł się w Sejmie. Nikt, kto się na tym naprawdę bardzo dobrze zna, kto te nowe trendy wyznacza, nie reprezentuje tej grupy coraz bardziej technologicznie zaawansowanych Polaków. I stąd zaprosiliśmy na nasze listy jednego z najbardziej popularnych blogerów, który nosi pseudonim Ator. Tak, artystyczny. Dzień dobry Państwu. Ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na te listy. Jest to dla mnie niezwykłe wyróżnienie, zwłaszcza, że partia Korwin jest taką najbardziej internetową partią. To jest zdecydowanie ugrupowanie, które cieszy się największą renomą w internecie. O ile w przypadku innych ugrupowań politycznych, nazwijmy to w ten sposób, ich członkowie cieszą się bardzo małym poważaniem, o tyle członkowie partii Korwin, niektórzy są wręcz gwiazdami internetu. Ja nie jestem członkiem partii Korwin, jestem niezależnym vlogerem, który według 183 tysięcy moich widzów robi dość dobrą robotę i później chciałbym robić między innymi dla nich dobrą robotę w Sejmie. Głównie miałoby się to skupiać na tym, iż istnieją dwa światy. Świat internetu, który ten świat, w którym się tutaj teraz znajdujemy, uważa za skansen i uważa za świat, który kompletnie nie rozumie świata internetu i dlatego ma go, przepraszam za wyrażenie, w dupie. Świat internetu uważa, że skansen, jakim jest Sejm, go nie rozumie, nie reprezentuje jego praw i dlatego nie chodzi na wybory. Dlatego ja tutaj jestem, żeby reprezentować świat, z którego pochodzę, świat internetu, właśnie w tym takim troszeczkę skansenie, żeby ludzie internetu mieli na kogo zagłosować. Szanowni Państwo, bardzo cieszę się, że kolega Krzysztof Woźniak przyjął moje zaproszenie na nasze listy. Jest, jak powiedział, bezpartyjny, jest naszym sympatykiem, jest osobą, której poglądy są w 100% zbieżne z programem naszej partii. Jest osobą, która chce zabiegać w tym skansenie, którym jest obecny Sejm, o zmianę Polski i chcę zabiegać o to, by wolność, własność, sprawiedliwość, wiara, że niskie i proste podatki to jest recepta na dobrobyt Polski, mniej biurokracji, więcej wolności osobistej i gospodarczej, to jest nasza recepta na dobrobyt Polski. To jest człowiek, który tę receptę chce aplikować. 180 kilka tysięcy osób, które śledzą jego wideoblog, to liczba, która sprawia, że jest jednym z zdecydowanie najpopularniejszych wideoblogerów w Polsce zajmujących się tematyką polityczną. Są blogi na polskim YouTubie popularniejsze, ale jeżeli chodzi o blogi o tematyce politycznej, społecznej, jest prawdopodobnie tylko jeden prowadzony przez pana Mariusza Maxa Kolonko, który jest popularniejszy, więc wydaje nam się, że kolega Krzysztof ma drugi najpopularniejszy pod tym względem profil w serwisie YouTube. On tam komentuje wydarzenia polityczne, odnosi się do nich, prezentuje swoje opinie i jeżeli partie polityczne zapraszają na swoje listy dziennikarzy, przedstawicieli tych starych mediów, to my jako nowa partia nowego typu zapraszamy na nasze listy przedstawicieli nowych mediów, mediów społecznościowych, mediów interaktywnych, mediów, które działają pod względem, działają wtedy, gdy mają ludzie w nich publikujący dobry kontakt z widzami, dobry kontakt z odbiorcami, takim bardzo interaktywnym posłem w realu i w rzeczywistości wirtualnej będzie pan Krzysztof Woźniak, pseudonim Ator, który prowadzi blog wideoprezentacji. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozpływam się od tych komplementów. To jeszcze, jeżeli nie mają państwo pytań, to dodam ogłoszenie duszpasterskie.
Stan obecny na chwilę obecną jest taki, że mamy zarejestrowanych jako partia Korwin 36 list w kraju, mamy potwierdzenie rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej, mamy na pozostałe kilka list, które mamy zgłoszone, czekamy na formalną rejestrację. Wszystko wskazuje na to, że w każdym okręgu będą Polacy mieli szansę zagłosować na przedstawicieli partii Korwin, na prawie 900 czy troszeczkę ponad 900 kandydatów zgłoszonych przez nas na naszych listach. Wystawiliśmy również kilkunastu kandydatów na senatorów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy.